no to witamy na kolejnej mojej rajdzie. Coś na przedni. I trzeba pietrana malować, ale dzisiaj mi się nie chce. Witam was wszystkich na kolejnej rajdzie. Wydala czyszczy. Trochę wieje, ale damy radę. Ważne, żeby się ruszać. Ważne, żeby być aktywnym. Dzisiaj przez Czechowice Dziedzice przejeżdża bielski rodzinny rajd rowerowy. Jak wiadomo, ja już w takich rajdach nie uczestniczę. Poza ligockim i czechowickim naturalnie. Do mnie to jest jednak za dużo ludzi, za dużo komercji, za dużo różnych takich dziwnych rzeczy, chociaż mogę fajne nagrody wygrać, ale bardziej jest to taka integracja rodzinna, takie rodzinne jeżdżenie na kole, rodzinne rajdowanie, by się spotkać, bardziej pogadać o starych polokach, jak się godzą. Tego typu sprawy, więc więcej takiej komercji jak jeżdżymy. Ale jak ktoś to lubi, to jak najbardziej. Każdy ma swoje jakieś pasje i zainteresowanie. No tyle trzeszczy. A to siedzisko trzeszczy. CPL Logistics, czyli prywat już jest. Ale on jedzie na pszczynę. No i właśnie spotykam się z bielskim rodzinnym rajdem rowerowym. I muszę poczekać, aż przejadę. A ja też nie wybieram. Powiem wam, że niektórzy to mają nieźle w łapach na mulunę. Słyszeliście to? Gościu szlifierką co ci robił na balkonie. My są w Polsce, czy my są w Czechach? Już żadnego poszanowania do religii nie ma. No idiota. I tutaj mamy już rzeka Biała. Tym sposobem opuszczamy Śląsk. I wjeżdżamy do Małopolski. A więc tutaj już musimy mówić, bo wjechaliśmy do Gorollandu. Wobec Twina to już jest Galicja, czyli zachodnia Małopolska dokładnie. Dawno nie byłem w Bestwinie, dawno nie byłem w tych rejonach.
ale dzisiaj musimy jechać na kesze tutaj. No więc te tereny małopolskie dzisiaj odwiedzimy. To tak, żeby nie było, że ja nie umiem mówić językiem literackim, doskonale umiem mówić. Zresztą tego języka się uczyłem w szkole i to jest mój taki drugi ojczysty język. Bo nie zapominajmy, że wielu na Śląsku mówi, że język śląski, po śląsku się to nazywa śląskogodka, to jest język, nie gwara. I ja do pewnego momentu też miałem takie wątpliwości, czy to jest faktycznie gwara, czy język, ale jednak uznaję to, że jest to język, że jestem dwujęzyczny. Od urodzenia praktycznie. No i proszę, pojawiło się Camaro Bumblebee z Transformersów. Widać skrzyczne, a na skrzycznym na trasie Fisowskiej jeszcze śnieg. Tutaj mamy pałacyk Habsburgów w Westfinie, który jest jednocześnie urzędem gminy. A tam jest Denkmal poległym za Polskę. I tu w tej okolicy są dwa kesze. Kerejoznot bez problemu. A genau tutaj chopy szpilają we fußball. Ja? No to dwa kesze już mam znalezione w Westfinie, nie filmuję tego. No to jest dość oczywiste. W centrum tej miejscowości. Jeszcze jadymy po dwa. No tutaj część wchodząc w Sum. A trzeci będzie w Janowicach też, więc tam będzie trochę grubsza sprawa z zajechaniem. Bo chcę też tak zrobić, żeby dwa pętla. No, tutaj trochę było inaczej, bo miał chłopy szpilały we fußball i było trochę ciężko, żeby nie zwracać na siebie uwagi, chociaż wiadomo, że tam chłopy były bardziej zainteresowane tym szpilem. Mnie tam szpile za bardzo nie interesują. Uważam to za bardzo taki przepłacony sport, przereklamowany i inwestycje. Coś, co nie daje żadnych sukcesów. Co przekłada się chociażby w grze polskiej reprezentacji, no ale wiecie, o co chodzi. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, a rezultatów zero. Jak widzicie, mamy kesza. Ja już się tu wpisałem. Chyba 25. Taki oto coś i pakujemy go tam, kaj był, oczywiście nie pokorzę tego, ale maskowanie takie moro. A tu jeszcze coś było przy tym. No proszę, taki oto pies. Tutaj mamy fajerwera w Westfinie i chcę ukryć kesza, ale niestety
Mugole. Mugole zawadzają. A jak wiadomo, Mugole nie chcą tego widzieć. Ostatnio ktoś mi tam stawił komentarz, co to są te Mugole. No to niech se obejrzy pora filmów na zet i się dowie, co to są Mugole. Mamy kapliczka 1786 roku, czyli z czasów zaborów, bo tu już możemy gadać o zaborach. I genał mamy kościół. Kościół w Westwinie, a genał przed nim muzeum. Też w Westwinie. Teraz jest sytuacja taka. KSKF. Pasieka Słowiańska, Park Miniatur w Westwinie. No to... jakoś muszoje. Na gitarze grają. Dalej Westwina, już będę cisnąć kajś na Janowice. Zdaje się, że to tu jest. Nie, ja, to minął. Przypomina mi się rajza na papieski Gebub, tak do Wadowic. Czy ten deżer jest? No, genał w Rzechie w Janowicach, przy kościele, przy Kumkesza, ale oczywiście znowu mamy Mogoli. Powiem tak, znalazłeś Kesza, ale takiego pojemniczka, że jeszcze nie widział metalowego w całej swojej keszerskiej karierze, która trwa od marca. Czegoś takiego nie widziałeś jeszcze. No. Ale fajnie zrobione. Tylko żeby ten magnes nie odleciał. Bierze się znali w Janowicach. I tutaj chyba się zetkniemy z czymś. No. Z budową S1. Pytanie jest tylko takie. Jest kamera niestety. Więc czy przejechać czy nie? Trochę lipa. W gruncie rzeczy jest tu otwarte. A więc tak wygląda budowa S1. Proszę, chałupy na trasie nowe. Tutaj też nie zatrzymuję się tu, jadę dalej. Chyba mnie stąd wypuszczę. Rowery mi się przejechać. A ja myślał, że się to nie uda. Że się udało. Czasami warto zaryzykować. Nie upaść znakom. W ślepej ulicy. Jednak się nie udało. Jak brak przejścia. Strefa niebezpieczna. Ciekawe dla kogo. Ta droga ma być ponad w przyszłym roku już oddana do użytku. Ulica Pisarzowicka. Pozdrawiamy pana Wojtka.
Gdzie tu ktoś jeździ? Jak była ta rajza o tej budowie? Pozdrawiamy pana Wojtka z Pisarzowic. W Pisarzowicach nie ma keszy, niestety w Kętach najbliższy kesz. Ale do Kęt dzisiaj nie jadę. Jadę w kierunku Jawiszowic, też tam w terenie i mam zamiar jechać też przez Pszczyna. Wiecie, raz tam mieli, nie wiem co to jest, ale fajne miejsce warto. Fajny widoczek na Beskid Mały, czyli piękny landschaft, jak to się po śmiesku godo. No, to jest wszystko to już jest Małopolska. Ale fajnie. Góra Żar, przewołanie, tam komuś też są pysze. Także spokój. Jego domy cisnymy dalej. O, jedzie jakiś rowerzysta. Ale daje się. Ja widam ulicę niedaleko. No tutaj z tymi terenami to ja mam problem trochę, bo ja tu nie jeżdżę za często. To trochę gańba. Ale nie jeżdżę często, bo tu jest po prostu Gorol Land. No i też pan Wojtek mieszka niedaleko. Czaska gańba. No i dzisiaj jeden trochę wjechał do Pisarzowic. Ale tu już są Wilamowice. To jest główna droga, więc trzeba będzie z nich jak najszybciej spierdzielać. Bo jest tu dość bez ruch. To już są Wilamowice. I tutaj mamy ciekawostka, że z Wilamowic pochodzi święty Józef Wilczewski. Tak, to jest prawda, ale podejdziemy jeszcze dalej. I tu będzie ciekawostka. Może już kiedyś o tym godą. Tutaj jest dwujęzyczna tabula, to co jest napisane u góry, to jest napisane w języku wilamowskim, słuchajcie, to jest taki język, który był tutaj używany, on już chyba nawet wymierał z tego co wiem, ale może się nawet go uczą jeszcze. Jest to potwierdzenie tego, że tutaj coś było wspólnego z osadnikami holenderskimi i jakoś taka dziwna historia z tym jest związana. Nie wiem do końca jak to tam było, ale w każdym razie jest tu ten język wilamowski i to właśnie co jest u góry to jest w tym języku. To już są Jawiszowice w województwie małopolskim. Teraz się jadę do Kesza, ponoć jest niedaleko. I za tą uliczką tam mogę dojechać. Zobaczymy. No i niestety wygląda na to, że skrytka, która już tutaj miała być, jest gwizdnięta. Tam się jakiś typ na mnie gapił. Jakiś mugol. Ktoś ją najprawdopodobniej gwizdnął. No i mamy nieznalezioną, a to by była moja setna skrytka. Samotne drzewo i lipa. Też podobno jest tutaj
Nierówna droga, ograniczona do 10. Tamy i las to nasz wspólny skarb. Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej, lasy trzeba szanować, a nie wycinać. Tak jak w Czarnolesiu zrobił. Gospodarka rabunkowa. Lubię jeździć po lasach. W lesie człowiek se zdaje sprawę pośród tych wszystkich stromów, jaki jest mały. Nie wiem, co to tam jest, ginął na wprost. Ja pierdzielę, to są jakieś schrony. Co, idziemy tam? Ale jajca. Czy nie, to by na to wskazywało od jakości grubla? Schron, ale jest zażyty. Ale to wygląda jak zbrojenie z gruby. Grube jest fest przeżarte, ale jest zażyte. Jeden wie, co to jest. Jeszcze tam zajrzeć może. Częściowo tam zawalone, aby zasypane, ale z drugiej strony lepiej obejrzymy. Wieje teraz sosem. To jest. Tam by szło zlić, ale to tam nie widać na żywo. Rozniosę jedynie lampka. Oświecę mi się tutaj. Ciekawy tego. Ja, to wygląda taki jakiś garaż albo co? Schron? Cholera wie, po co to komu potrzebne. To jest takich klocków betonowych. Takie zbrojenie jak w na grubie. Jakie się widział. Ale nic tam nie ma w środku. Zleć by tu szło, ale wyleźć by już tu nie wyszło. Widzicie? Jak to tam jest? Takie zbrojenia. I te całe tam jest taki. I tam są te drzwierze. Jeden wie, po co to tu komu było. Jest takim linoleum jakimś się obłożone. No. Ciekawa sprawa, jak ktoś wie. Tu jest między Zasolem a Jabiszowicami taki coś. Taki leśny ogródce. No i tu podobno jest cash. Wyczmy sobie wprost, że to wcale takie łatwe nie będzie.
No niestety tutaj była lipa. Także ta setna skrytka broni się przede mną niemiłosiernie. Więc no cóż, jedziemy w kierunku Brzeszcz na Zot. Tutaj widzę, że tu jest jakiś szlak. Oczywiście jak będą jakieś informacje, że ktoś tę skrytkę znalazł, no to roba się tu zjawi. Nie jest tak, że ją odpuszczą. Ach, do tej setki daleko ciągle. Ciągle daleko. Jest tu jakiś szlak, więc tym szlakiem pojadę. Jadę w kierunku Brzeszcza, a potem mam zamiar jechać kajś na Pszczynę. Ajajaj, dwie skrytki z rzędu nieznalezione, a tam w Bestwinie fajnie szło. Byłem zaskoczony, że to tak zajarąbiście idzie. Takie niestety. Małopolskie województwo. Nie chce mi dać skrytek. Jową dąby krakusy jedne. Nie ma to jak śląski. Ale nawet fajne ścieżki mają. Jakby to się teraz tu zajechało. Nie by było jechać prosto, nie? Albo w prawo. Zacisnijmy w prawo. Ale i można też dalej. Wyjadamy chyba. Powiem wam tak, nie mam pojęcia, kaja w ogóle jest. Kaj koło Jamiszowic, za Sola, ale dokładnie to ja nie wiem. Że nie wiem, kaj ta ścieżka w ogóle prowadzi. Ale mamy czas. Chociaż kurde, tego setnego kesza nie mogę znaleźć. Dwie próby już były. Obydwie kwasem skończone. Lipa, ale przy tej ostatniej, to tam od sierpnia zeszłego roku pisali już, że nie ma. Ja też napisał, że nie ma. Nie wydaje się faktycznie. Chyba tu jeszcze nigdy w tym rejonie nie był. Ależ fajnie śpiewał. To co jest za druga w ogóle? Chyba ja tu jednak kiedyś był. Coś mi się to wspomina, że chyba ja. Nie wiem co to jest, ale śmierdzi tutaj potężnie. To nie jest, żeby śmierdziało gównami, tylko z takimi chemikaliami śmierdzi. Bo może tam wkrótce jechać, to nie będzie tu wyjechał. Ja już nie skręcać w lewo. Widać, małpa jest ta bliska, a smród niesie zdorze. Tu chyba po prawej stronie jakieś jakoś sztreka szła, bo tak wygląda podejrzanie. Ludzie się śmieją, roba są jedzie, są godo do siebie. Ale nie godą do siebie. Nie na dowód, drodzy widzowie. Do ciebie. Co oglądasz mi? Tak, ty właśnie, o ciebie nie ma. O, zjedziemy jednak do Przecieszyna, czyli do rodzinnej miejscowości pani premierza Cieszyna. No tego się nie spodziewał, że będę w Przecieszynie.
cieszę się z tego nie. Tak politycznie się nam teraz. No powiem wam tak, jestem przy koszu, ale tu nie ma szans nawet przy koszu. Trzeba było przekopać wszystkie te kamienie, co tutaj są. To są jakieś rabatki z kwiatkami. Jakiś idiota po prostu wymyślił taką lokalizację. Nie podejmuje się szukania. No, tutaj wam mogę pokazać. Obok białego była wskazówka pod kam. Pod kam. Więc mi nawigacja pokazuje, że to prawdopodobnie jest gdzieś tu. Białe to jest brzoza. Tam jest niedaleko tablica biało. To są jakieś podejrzane kamienie. Czy to będzie ten setny cache? Ta-dam, tak jest. To jest mój setny cache. Wreszcie. Setny cache, kurde. Taki jest. Wreszcie. Ale co to są te kartki? Żeby mnie tu nie widzieli. Właściciel. Aha, jest jakaś kartka. Goigen tu był. Aha, mokre było to. Się podobno ktoś wpisał. Aha, logbook. Walczyliśmy z zabójczymi pokrzywami i rosiczką magicznie ogrodzie. 24 maja 2022. Pierwszy cache, a mój setny, widzicie? Dobra, wpisujemy się do tej książeczki. 12 lipca 22. 10 października 22, 12 lutego 23 i lipa i nic nie ma do mnie. Więc chyba się też tu pisze. Troszkę mało czytelnie, ale jest. Mamy go. Mój setny keszyk. Jest medal, ale go nie zabieramy. Robimy fotka. Bo to jest historyczny moment. Skrzyneczka całkiem fajna. No to mamy stówkę. Wsadzę już powrotem tu. Zakrywamy kamieniami, żeby nikt nie wziął i oddalamy się. No to setny cache znaleziony. No, mamy kolejnego cache'a, słuchajcie, takiego, że ich jeszcze nie widział. Tako Krauza Fest. Tutaj był długopis. Oczywiście notes. Ja? No to wszystko zatkane, taki krał zachody po kawie jakiś. Zatkane to w taki dziurze. Tutaj i jeszcze ta dziura zakończona takim reklem. Powiem wam tak, że ludzie to mają rozmaite. Myśli.
zakryte. Kamieniami. No słuchajcie, niedaleko jest teren budowy, w zasadzie tam przyjechała ochrona, jadą za mną autem i uprzednimi spierdzielą. No jeszcze capną za tego pierwsza ostatniego. No więc jadą, widzicie, że tam jest to auto, jedzie to. Czego? Jadą dziady pieniądze. Więc tam jest jakoś kamerka. Byłoby łapu kapu. Tak, no to wrzeszczę na zieleńce. Nic bym to nie mówi. A mi to coś mówi. Po mojej lewej stronie i waszej płynie sobie Wisła. Płynie sobie Wisła. A to oznacza tylko jedno. Że ta Wisła w tym miejscu jest granicą prusko-austriacką. I według moich informacji Kesz znajduje się, uwaga, przy słupku austriackim. I mamy ułatwioną sprawę, bo roba wiekaj ten słupek jest. Więc mamy troszkę łatwiejszą sprawę. Chociaż trzeba się tam przestawić, lina taką było przedostawać wtedy. Zobaczymy jak to teraz będzie z tym wikliną. I sprawdzimy czy pruski słupek jeszcze tam, gdzie mu stoć stoi, bo tutaj jest budowa S1. Powiem wam, że się wystraszył tej reklamówki na tym drzewie. No ale fajny teren. Na pewno wrócę po ćmoku do chałupy, to nie ma rady. Ale to jest do mnie tutaj cholernie ważne, czy tamten słupek pruski funkcjonuje. Czy nie? Czy już go pierun szczerze? Wisła na wyciągnięcie ręki. Też lepiej tu teraz przyjechać, póki jeszcze takich pestkrzoków nie ma. One już zaczęły rosnąć, ale jeszcze ich tak nie będzie. No bo mamy dopiero koniec kwietnia, nie? Ale widać, że tu na rowerach ludzie jeździli. Ta budowa tu jest dość daleko od Wisły. Więc możliwe, że słupek, o witlinę już widzę, że słupek będzie stał, bo jednak blisko Wisły był. Na Wsietyn austriacki na pewno, ale chodzi mi o pruski. Tutaj też jest taka sprawa, że z rowerem na pewno do słupka nie dojdę austriackiego. Będę chciał też dojść do pruskiego, ale to trzeba będzie Kainzy zajechać. No i potem już trzeba będzie wracać do chałupy. Prawda, jutro dopiero na trzecią zmianę, ale muszę też po doktorach trochę pojeździć. A czemu, to się dowiecie pod koniec filmu w osobnym materiale. Dobra, szukamy tego charakterystycznego drzewa na brzegu Wisły, kaj on był, i odezwiem się po jakimś czasie, bo nie chcę wam zdradzić, daję słupek, żeby go też, nie daj Boże, jakoś niewidzialna ręka nie wzięła. No widzę już słupek i powiem wam tak, że dojście jest nieporównywalnie lepsze niż ja tu był za dawnych lat. Ta witlina po prostu leży w większości. No, po zimie dużo śniegu było. Mamy słupek i doszedłem z rowerem tutaj bez problemu.
jest słupek austriacki, ale kajtuje teraz ten kef, bo sytuacja jest taka, że jak ja tu był za pierwszym razem, to ten kaj już tu chyba był. Ale kaj jest, poszukamy. Patrza wysoko, patrza i nie umiał go wypatrzyć, tego kesza. Bo tak jest napisane, patrz wysoko, a ojrzysz. Ale niestety chyba lipa z tego. Ja się tam dziwą. Stoję w tej chwili na słupku. I tu nic nie ma. Pewnie zleciał, bo to miała być skrzynka. Pewnie zleciał. Ale to jest niestety lipa. Jeszcze się podziwam z tej strony. Póki nie ma liści, słuchajcie. To jeszcze łatwiejsze, nie? Ale mi się zdarzy to drzewo. Ono chyba uschło. Chciałbym się mylić. Ale niestety kesza nie widzę, nieznaleziony. No ale słupek przynajmniej jest. I teraz patrzymy się na drugi słupek. Tu jest Wisła. Dosłownie sumy jakieś 100 metrów od drugiego słupka. Tam go widać. Budowa mu nie zagraża. Także chwała Bogu, że mu ta budowa nie zagraża. Świetnie. To jest znakomita informacja. Jak widzicie, budowa drogi trwa. Słupek jest widoczny, pruski. Natomiast tutaj mamy już żurawia, dźwig. Ale budowa jest dużo dalej od tego słupka. Jest dobre 100 metrów od niego. Tu jest słupek austriacki, a zaraz wam pokażę, jaki jest pruski. Widzicie go? Jest tam, widać go koło drzewa, koło strumu. A tu mamy austriacki. I mamy słupek HS, on tutaj oznacza tereny habsburskie, granice terenów habsburskich. Słupek HS mamy. Dobra, nie wstydzę się, bo tu jest prywatny dom. Ale taki słupek jest tutaj. Ja z początku nie wiedziałem, co to w ogóle jest za słupek, jakże go widział. No ale to jest słupek należący do habsburskich terenów. I takich słupków ponoć tutaj w Małopolsce jest dosyć sporo. Także geocaching się nam ze słupkami teraz pokrył. No i teraz już będziemy ciszli na wolę. Oczywiście w sprawach słupkowych do Brześć jeszcze wrócimy. No i słupkowych, no geocachingowych, o. Ale teraz już cisniemy w stronę chałupy. Jak będziemy jechać na Oświęcim, to będziemy robić Brzeszcze słupki. I jeszcze bezpinka nam została, bo dzisiaj zaczęłem pominąć. Jedziemy na most graniczny, bo trzeba jechać na Śląsk, czyli do Prus. No to ostatni metry w Austrii. Jeżdżamy pomału do Prus. Tak wysoko. Wyszedł tutaj wina.
szkła. Przejeżdżamy przez Wisłę. Nie ma. I witamy w Prusach, czyli na Śląsku. O, jest próg. A konkretnie miejscowość Wola. Jakby to powiedzieć, zakochany, serce rywali. Znam temat. Słabo, ale i jakoś nie pęknie. No już w tym mamy problem. W tym mamy problem, bo tu się chyba nie do przejechać. Robię drugie. A do Kieszacza było drzewo. Jakiś pytanie, co zrobimy? Tam widać strażnika. Tam się odbierał. Na chwilę tutaj robimy specjalnie miejsce. Robić 15 tysięcy zakazów, ale nie tak na to przejadę. Nie powinniśmy tak robić, nie, ale jakoś się uda. Nie przejadę. W miejscu Kesza. I niestety możemy zapomnieć, że on tutaj jakaś jest. Możemy zapomnieć. To jest teren budowy S1, więc trzeba napisać wiadomość, że nie ma szans, żeby on tutaj był. Runie jak stresują. Widzieliście to? Trzeba spierdzielać z tej drogi. Nie lubię tu jeździć, ale z konieczności tu jadę. Moim zdaniem powinna być tutaj ścieżka rowerowa. Tam w stronę Pszczyny już robią. Ale tu też by była potrzeba. I mamy bardzo prostego Kesza w Rudołtowicach. Słuchajcie.
taki oto pojemniczek. Biorę tu kłodę, wszystko. Aha, muszę fotografować, więc pojemniczek jest taki. Boże, to po tym, bo muszę jeszcze sfotografować. No to można powiedzieć, że w tym rejonie, że miał ostatniego kesza. Więc wjechałem już do Goczałkowic w Zdroju, więc keszowanie na dzisiaj zakończone. Cisnemy. Cisnemy do domu, bo zima, 9 wieczór, a więc trzeba się brać. Dobrze, że jutro nie trzeba stować, no ale trzeba po doktorach pojeździć. Bo się mi przytrafiła pewna ciekawa historia, którą się dowiecie pod koniec filmu. A mianowicie w tytule już pewnie jest napisane, o co chodzi. W każdym razie przygoda trwała 12 godzin, ponad 12 godzin prawie. Czyli dłużej jak dzisiejsza rajza. Niesamowite, nie? No ale tak to jest z naszą służbą zdrowia. No i tym sposobem jeszcze uzdrowisko Goczałkowice Zdrój. Tylko jako rowerzysta mogę tu powiedzieć. Przejechaliśmy już na tej granicy pruska-austriackiej, wspomnieli, to opuszczamy Prusy i wjeżdżamy do Austrii. Most między Goczałkowicami a Czechowicami, granica pruska-austriacka na Wiśle. Przy ulicy Waryńskiego w Czechowicach, w Dzielnicach. Mamy przymusowy postój. Ale ktoś tu ma głośna muzyka w aucie. Wariował czy co? Cudowały rzeczy, które mogły być cię zabić. Takie czyste będą. Rygipsowane, czyste. Jeszcze nie usprajowane. Ponownie nawiązane połączenie. Wyjechał z tunelu. To już prawie 10. Czekajmy prosto. To już jest Czarnolesie. Jadę już przez las. Tam na końcu jest wyjście.
ale roba się nie boi, bo żadne jakieś tam zjawiska nadprzyrodzone nie wierzy. Tym bardziej tutaj, bo to jest, można powiedzieć, mój teren. Nie ma się tego obawiać. Jedynie złych ludzi. Bo takowych tutaj nie brakuje. Zwłaszcza w ostatnim czasie. Wszyscy znamy tę aferę z Bielowicka. Jakieś 10 km od nas. Dobra, przybyłeś do siebie. Kończymy ta rajza. Ludowy wąt. O, kapliczka odnowiona. Ludowy wąt. Czyńcie się. Idę zaś. Jest kapliczka na mojej ulicy. Nie widać. Jeszcze obejście se filmu w piątku. Druga 30 w nocy, a ja wyszedłem ze szpitala. Podsiędzielnia. Ostro wszędzie, głowa wszędzie. Siedziałem ponad 12 godzin na oddziale ratunkowym. Słuchajcie. Wow. Coś pięknego, kurczę, wrażenia niesamowite. Zima mi jak piorun. Nieźle. Ponad 12 godzin siedzenia. Tak, po 12 godzinach siedzenia wracam ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Od razu pragnę uspokoić wszystkich, nic złego się nie wydarzyło. Poza tym, że miałeś takie dziwne drętwienie w ramionach. Oczywiście nie jest to żadne zagrożenie życia czy zdrowia, ale poszedłem z tym do doktora, bo to są niestety skutki tego francowatego COVID-a. Przesiedziałem tam ponad 12 godzin w zasadzie. No i zrobili mi badania przynajmniej, prześwietlili kręgosłup szyjny. Okazało się, że jest w porządku, ale jeszcze będę musiał wykonać rezonans magnetyczny. Jak widzicie, Bielsko-Biała jest druga 48, Bielsko-Biała spowita w ciemnościach. A to dlatego, że oszczędzają oszczędności. Lampy wyłączone. No i moment ma jak w dupie murzyna. Czy będą rajzy? Oczywiście, że będą rajzy, jak najbardziej. Nie zamierzam rezygnować. Oczywiście, jeżeli no nie daj Boże, kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że będę musiał z tych rajzów zrezygnować ze względu właśnie na zdrowie, no to niestety taka decyzja będzie musiała być kiedyś podjęta. Oby nie. Ale pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze. Jeśli chodzi o moje zdrowie, no to COVID je trochę nadszarpnął i bez tego COVID-a to raczej nie byłoby tej wizyty na tym SOR. Właściwie to jest, to tak wyniknęło, że ta wizyta na SOR była zupełnie niepotrzebna, bo okazało się, że moja doktorka skierowała mnie na oddział neurologiczny szpitala, a w szpitalu powiedzieli: panie, pan nie pójdzie na oddział, tylko od razu na SOR. Zabrzmiało fajnie. Ale no cóż, witamy w polskiej służbie zdrowia. No, wjeżdżamy już do Mazańcowic, od razu światła się pojawiają.
razu jest oświetlone, nie? O, ale... Czekaj, tu się jeszcze... A, tu się dopiero lampy świecą. No proszę, do tego miejsca. Ale wjademy do Ligoty, to zajmę dom pogaszać. Chociaż? Nie, tutaj też są zgaszone. Te uliczne są zgaszone. Słuchajcie, dożylimy takich głupich czasów. Kiedyś my się śmiali ze Słowacji, że tam lampy są, ale wszystko pogaszone, a teraz my dożyli takich czasów u nas w Polsce. Także niezły numer. Swoją drogą to ja dawno o 3 w nocy autem nie jeździł. Bo rowerem się już zdarzyło. Sylwestra. Ja chciałem gdzie spać. Do południa. No to wjechałeś do Ligoty. Wjechałeś do Ligoty i... się jakoś lampa świeci, ale to... to nie jest uliczne. Mamy dalej ciemność. Ciemność, widzę ciemność. Ma jak w dupie oszczędzają. Oszczędzają.